Trzeci odcinek Idiotek to chyba mój ulubiony będzie, bo do niczego nie mam takiego talentu jak do pisania usprawiedliwień. Ja mówiłam już o tym, że ja to robię doskonale i, i podrabiałam podpisy koleżankom w szkole i, i sobie też podrabiałam i autentycznie mogłam podrobić wiarygodnie nawet podpis Andrzeja Dudy no, na projekcie legalizacji związków jednopłciowych. No, na, czymkolwiek, na, na czymkolwiek podrobię podpis. Jestem mistrzynią w usprawiedliwianiu wszystkich dookoła. No, bo to jest związane z moją niską samooceną i, i z poczuciem, że jestem niewystarczająca i ja na nic nie zasługuję. Co oczywiście prowadzi mnie do tworzenia takiego wszechświata, który ja sobie sama tworzę. jest to wszechświat, w którym nie chcę być raniona. To jest w ogóle wspaniała cecha wszystkich idiotek i, i idiotków, bo bycie idiotką, jak już wiecie, totalnie nie ma płci, że my sobie potrafimy. W razie konieczności, w takim kombinezonie ochronnym, tworzyć różne historie, które nam służą do racjonalizowania absolutnie no, wszystkiego i wszystkich. Żebyśmy tylko, no, żeby się nie, nie okazało, że coś, co my przeczuwamy, że to się okaże. Albo na przykład, żeby się nie stało to, co myślimy, że się stanie, i ogólnie, no, sztuka pisania wymówek i usprawiedliwień to jest, to jest nasz spadochron dobrych myśli. Kocham nas, drogie idiotki. Kocham, że w ogóle stworzymy taką wspaniałą rodzinę. I znów zarecytuję wam piosenkę. I tak się składa, że to jest piosenka Ariany Grande, a ja bardzo lubię Ariany Grande. Ona jest w naszym klubie idiotek od zawsze. Od, no od dawna. I totalnie na mojej playliście idiotkowej, którą wam po pierwszym sezonie udostępnię w nagrodę, żeby tego wysłuchaliście, to ona się pojawia kilka razy. No i co nam dziś śpiewa Ariana? Chciałam, żebyś się rozwijał, ale chłopcze, nie kiełkowałeś. To jaki jesteś. Uczyniło cię tym, kim nie jesteś. Widziałam twój potencjał, bez widocznych kwalifikacji. Może w tym był problem? Więc może w tym problem? Ach, nie mogę mieć, mieć ci tego gówna za złe. Ach, tak, zrobiłam to sobie. Tak, myślałam, że jesteś kimś innym. Moja wyobraźnia jest zbyt kreatywna. Oni widzą kaina, a ja widzę Abla. Wiem, że jesteś dostępny, skłonny i zdolny. Refren Upadam, upadam, lecz myślałam, że mogłeś mnie potrzebować. Upadam, upadam, potrzebowałam czegoś, w co mogłabym uwierzyć. Och, myślałam, że ty jesteś tym jedynym, ale to wszystko było w mojej głowie. To wszystko było w mojej głowie. Tak, spójrz na siebie, chłopcze, wymyśliłam cię. Piękna piosenka Ariano Grande. Pewnie żyjesz gdzieś w Ameryce i, i nie zdajesz sobie sprawy, że na, tej, na przykładzie tej piosenki opowiem dziś wszystkim idiotkom, co to znaczy wierzyć w coś, co się samemu sobie wymyśliło. Mam taką przyjaciółkę idiotkę. Ona jest w ogóle jedną z najukochańszych moich idiotek, która ma w swoim wachlarzu historii i no, no, tyle historii i tyle dramatów, że nimi by się dało zapełnić absolutnie cały kalendarz bullet journal idiotek, bo co miesiąc to jest nowy dramat. I uwielbiam w niej to, że ona się w zasadzie pakuje już w różne gówna tylko dla własnego eksperymentu, bo ona od początku wie, że ona jest robiona na przykład, albo że, że ona sama typów robi. U niej to już jest taka jakby chyba forma rozrywki. Nie pochwalam takich ekstremalnych operacji na własnym sercu, ale nie mnie oceniać, tak? Pozdrawiam Cię kochana, dziękuję jej za to, że ona mi tę historię podsyła i dzięki jej mniej. Ja mam już chyba materiałów na odcinki na, na najbliższe 8 lat. Historia była bardzo prosta. Ona się wprowadziła do Nowego Miasta na studia do Poznania. Od razu mam poczucie duszenia się, takie uczucie duszenia się. Jak ktoś mówi, powiem to jeden raz w całym swoim życiu, bo mnie oblewa fala żenady, kiedy ja słyszę to hasło. To jest hasło: Poznań, miasto, doznań. Kurwa, kto to w ogóle wymyślił? Przecież to jest, to jest hasło jak, jak rodzice zaczynając z tobą rozmowę o seksie zaraz obok babci. To bo to pierwsze. A po drugie, mi się wydaje, że to jest kurwa, że ktoś na siłę po polsku, chciał dodać Rym, że Poznań to jedyne miasto, co się z czym się rymuje. I jak był jakiś przetarg na hasło promujące Poznań, to ten ktoś próbował to udowodnić na jakimś spotkaniu w Radzie Miasta i się tak silił, że zobaczcie Państwo, jesteśmy jedynym miastem w Polsce z Rymem. Poznań doznań. A, a teraz spróbujcie kurwa z Wrocław. Miasto, Wrocław, miasto. No nie da się, no. Lecimy dalej. Warszawa. Warszawa, miasto. I tu chujowe same. Wacława. Warszawa, miasto i ława, no niby to bez sensu. Kraków. Kraków, miasto. Strachów? Chujow. Nie liczy się, no. Gdańsk, miasto. Gdańsk-Srańsk. No w każdym razie wiecie o co chodzi. Hasło poznania jest fatalne. No ale dobra, ona tam w tym poznaniu, to była dygresja. I wprowadziła się do samego centrum tego takiego ładnego mieszkania na rynku i już pierwszego dnia poznała swojego sąsiada. Znaczy nie, że poznała, ona już w ogóle już go poznała, wiecie, dogłębnie, wraz z jego traumami, z historią pierwszego wypróżniania do nocnika, bo on jej pomagał wnosić meble, no i się zapoczątkował taki romans przez duże e, R. Romans, omans. <grym> A Jezu, przepraszam Was. I jak on jej te meble zaczął, prawda, o 13 skręcać, to już 10 godzin później łóżko było skręcone i wiecie, no, no zdrzemnął się chłopak. No, i się okazało, że dla niego ta usługa monterska miała cenę. No, i to, to była taka cena, że on od razu chciał ją zabrać do rodziców. Czemu? Zapytajcie? No, odpowiadam Wam, że to dlatego, że on był idiotką. Tak jak my, absolutnie. I jestem przekonana, że ten charming man on już szukał w swojej szufladzie planu ich mieszkań, na przykład, gdzie jest ściana nośna, i czy, czy nie przypadkiem ta, którą chciał zburzyć, żeby połączyć te ich dwa mieszkania, żeby ich przyszłe dzieci miały gdzie spać. No i on pewnie już zainstalował sobie na nowo też Simsy, żeby tam wiecie sobie poćwiczyć dekoracje w męż, zrobić rzuty ich przyszłego gniazdka, takiego miłego, no i dobrać tą sofę i telewizor i tam zrobić rozstawienie szaf, może jakieś dywany. No i się zaczęły podchody, no bo on do przodu, a ona krok do tyłu, no bo wiecie, no za szybko. Ja tu się jedno ledwo wprowadziłam i mu chciała pozwiedzać, prawda, poznań, doznań, więc ja wiesz, ja nie chcę się tak stabilizować tutaj w tych meblach. A on za ścianą przecież. No ale te podchody to było tylko takie, wiecie, tam dla zdobywania, że ona już tak nie jest taka łatwa, nie? Ale marszu z marszu to ona się w nim zakochała. No. no i już nie wiadomo było tak naprawdę, kto u kogo mieszka. Ona już w ogóle chciała te ściany z nim burzyć, prawie, bo, bo wprowadziła się do nowego miasta i od razu, tam wiecie, totalnie w sekundę los wynagrodził ją wspaniałym typem. No, i to przecież takie w ogóle romantyczne poznanie, i to taka wspaniała historia, jak zwykle. To taka zupełnie wyjątkowa. No, i nie minęły trzy dni, i ona już tam z wiadomością, że oni są razem i że to ona go zabiera do rodziców. No, i że on ma taką wspaniałą historię, że ma w ogóle super rodziców, że oni mają taki dobry kontakt, że ma super kontakt z siostrą. A to przecież nie może być zły człowiek, jak ma dobry kontakt ze swoją rodziną, że on w ogóle to tanie nie jest wychowywany przez wilki. No, ale dziewczyna go zdradziła. No więc on jest taki mega wrażliwy i na wszystko wyczulony. Dlatego ona nie może do mnie przyjechać, bo jemu będzie przykro. Ja mówię stara, my się znamy od lat, czemu ty nie możesz mnie odwiedzić? Bo ja wtedy akurat mieszkałam w Warszawie. I ona, że on się boi i że oni na nowo się starają go poukładać, żeby on był w stanie jej zaufać. I ten sposób, w ten sposób moja przyjaciółka i idiotka zaczęła prowadzić kajecik, tak się mówiło kiedyś, kajecik, albo lepiej taki dziennik wymówek i usprawiedliwień. Że ona nie mogła wyjść na przykład na imprezę integracyjną ze swoją tam grupą na studiach, no bo on by siedział sam w piątek, a nie widzieli się już cztery dni i mu przykro. Cztery dni. Nie mogła na przykład do mnie przyjechać, bo on przecież się czuł zazdrosny, no bo go zdradziła poprzednia dziewczyna. Co to w ogóle były za historie książkowe? Że, czy to była wina jej, że, że on był nieufny? No to znaczy, że typ nie był gotowy na kolejny związek, skoro wlókł za sobą tego truchło tego poprzedniego. I mimo, że tym truchłem już śmierdziało na klatce, słuchajcie, to ona wyciągała kajecik i wszystko usprawiedliwiała. Że jak się spóźniła do domu, a przecież on to widział, a miała być w bibliotece, i nagle tam za późno wróciła, no to on jej robił awanturę. Dobra, nie, może awanturkę, no bo to, było, to nie były jakieś tam patologiczne dramaty na początku, tylko jakieś tam przytyki, scena zazdrości. No więc. Ona wyjmowała kajecik i pisałam uspra usprawiedliwienie, że jest zły, no bo się spóźniłam, i przecież tam mogłam mu dać znać wcześniej, tak jak mnie prosił, on się przecież pewnie ze strachu u mnie tak przypierdolił, bo, bo szłam ciemnym parkiem, no, że kłótnia była przeze mnie i to moja wina. No i później usprawiedliwienie dotyczące zatajania przed nią, że czytały jej wiadomości na Facebooku. I ja mówię, może, jak ktoś ci nie ufa? Mimo, że nie zrobiłaś nic złego, kurwa, wobec tej osoby i grzebie w Twoich rzeczach, narusza Twoją prywatność, Twoją autonomię w ogóle jako, jako człowieka. No to co chyba nie jest, wiesz, dobry fundament związku. Wiecie, ja tak mówiłam, bo ja mam oczywiście 8 lat yy, z studiów zestawiania fundamentów związków i trzy fakultety zdawania się robić. No więc ja jej mówię, ej, no słuchaj, to jest niespoko, no. Stałaś się przez tego gościa słamszona, smutna, no nie tak powinien wyglądać początek związku. Jak się, człowiek, jak się związek w ogóle zaczyna od jakiegoś garba, no to chyba to nic nie wróży do, dobrego, nie? A ona wtedy wyciągała tę tam szukała jakiejś poprzedniej wymówki, a to, że on jest nieufny, bo to ta laska, albo że tam jego mama też w ogóle była zdradzana, a to, że mu na, tam za mało czasu ona poświęca, bo ma dużo swoich rzeczy na studiach. No na Boga, no, on, no wszystkie problemy ona potrafiła zracjonalizować, żeby tylko się utwierdzić w tym przekonaniu, że ona się wcale nie wjebała w toksyczny związek, w którym jest ograniczana. I my tak przed sobą, słuchajcie, ten teatrzyk odstawiałyśmy, że ona tam grała, że wierzy w te usprawiedliwienia swoje, i że on jest ekstra, i że nie mają żadnych problemów, a ja udawałam, że w to wierzę. I no wtedy ona tego potrzebowała, a ja jako przyjaciółka jej to dawałam. No ale w momencie, kiedy mi powiedziała, że on ją popchnął, ja już wiedziałam, że, że ona kartkuje ten swój tam kurwa notes z, z usprawiedliwieniami i że tam już się nie mieści kurwa żadne kolejne. No to ja jej powiedziałam, stara, po pierwsze kłamiesz, a po drugie w ogóle spierdalaj od typa, bo on jest agresywny. No i oczywiście to nie było łatwe, ale, ale jej się udało, już tam bardzo szybko się ze sobą rozstali. Ale Kajecik z usprawiedliwieniami jej został. Bo ta umiejętność się utrwala, więc ona już od tamtego czasu usprawiedliwiała wszystko i wszystkich, tak jak ja i 95% z Was, bo miała niską samoocenę. Podaję oczywiście procenty, dlatego że to profesjonalnie brzmi. No, nie mam na ten temat żadnych danych. No ale historie tam usprawiedliwiania są różne. No. Niektórzy z nas na przykład wynieśli to z domu. No bo na przykład było widać, że tata zdradza mamę, no i ona to widziała, wy to widzieliście, i, i takie usprawiedliwienia się pisało, żeby wszyscy na przykład w to wierzyli, że absolutnie nic złego się nie dzieje. Albo, nie wiem, usprawiedliwienia alkoholików też są popularne, tak? No bo, że piją, bo są smutni, piją, bo są weseli, piją, bo jest okazja, albo że piją, bo to w ogóle nie jest wcale problem i że mogą przecież zawsze przestać, kiedy chcą, a po prostu nie chcą. No i moja przyjaciółka idiotka właśnie to wyniosła z domu. No i potem usprawiedliwiała każdego typa dokładnie tak, jak jej mama usprawiedliwiała tatę no jest to na maksa smutne i mówię to dlatego, że to nie zawsze będzie śmieszny podcast, bo, no bo mimo tego, że my się umiemy z siebie śmiać i być idiotką to jest śmieszna sprawa, no to jednak nie zawsze jest idiotką przecież do śmiechu, tak? No bo jest, istnieje coś takiego jak prawdziwe życie. Ale te usprawiedliwienia, które ja pisałam sobie sama, to był akurat te z kategorii śmiesznych. Na przykład spotykałam się z takim chłopakiem, już pomijam fakt, że ja pisałam przecież temu poprzedniemu usprawiedliwienia, że on mnie przecież zdradza na tym serwisie zbiornik.pl, dlatego, że na przykład ja mu czegoś nie daję i on jest oczywiście wychowany przez wilki. No ale ogólnie spotykałam się też z takim chłopakiem, w którym byłam na maksa zauroczona. Jak już w ogóle poprzednio mówiłam, czasem mi trzeba było dać mały palec, tylko ja już byłam zadowolona. No i w jednej z takich sytuacji spotkałam się z gościem, który mnie totalnie robił. Totalnie. No, on był wychowywany przez wilki i odzywał się tylko wtedy, kiedy chciał, kiedy mu tam było wygodnie. Czyli na przykład no, nie chciał się za bardzo angażować i też sam nie wiedział, czego chce. No bo jak on nie chciał, a ja chciałam, no to było okej, okay. ale później jak on zaczął chcieć, a ja już go miałam w dupie, no to była wiadomo, no to była tragi komedia. Nie, to w zasadzie to była tragi-tragedia. Tam, tam wszystko było źle. Ale jedno, jego główną cechą było to, że on się odzywał, jak jemu się nudziło. I on przynosił kość i mi ją rzucał. I ja biegłam. I znów on mi ją rzucał. I ja już się nauczyłam, jak zrobić potrójne salto. Ja już, ja już się w ogóle nauczyłam, nauczyłam jak, jak Nick Fosbury. W ogóle tu Wam opowiem zajebistą historię. To jest jedna z moich ulubionych w życiu historii. Że był taki facet o imieniu Dick. Idealnie do tego podcastu. I ten koleś, on był Amerykaninem, to on skakał wzwyż. No i on był pierwszym w ogóle na świecie człowiekiem, który zapoczątkował styl takiego skoku, który w ogóle teraz najczęściej się widzi. I w ogóle wcześniej nikt tak nie skakał, a on skakał tak, że tyczka znajdowała się za jego plecami i, i przeskakiwał ją tak jakby tyłem, wiecie o co chodzi, tak do tyłu, spadając na plecy. I ten tyf to wynalazł, bo mu inaczej nie szło. Po prostu. Czysto po prostu nie potrafił tego gówna przeskoczyć. I on wygrał tym w 1968 roku złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku, bijąc w ogóle przy tym rekord olimpijski. I to był pierwszy człowiek, który tak skoczył. Tyłem, a nie przodem. I Avicii, ten DJ świętej pamięci, nawet zrobił o nim teledysk do piosenki Broken Arrows. I czemu o tym mówię? Bo to jest ciekawe. A ja lubię ciekawostki. Ale ja tak samo, słuchajcie, przeskakiwałam te tyczki, jak on mi te kość tam rzucał, nie? I ja wiecznie miałam dla niego wymówki. No bo jak chcecie z kimś być, ale ktoś was robi, to piszecie mu wymówki, że się nie odzywa cały tydzień, bo przecież ma straszny zapierdol w robocie, już od czterech dni się nie odzywa, bo pewnie ma na maksa trudny i ważny przetarg, tak? A on po prostu miał mnie w dupie. No ale że na przykład jak wrócił do miasta z wakacji, przyjechał na noc, a potem się znów nie odzywał przez tydzień, no to dlatego, że miał egzamin. No, oczywiście, no, miał coś zrobić i nie zrobił, no bo to albo no, kolega miał urodziny, a on przecież jest super kolegą, albo że tam, nie wiem, się mieliśmy spotkać, a on jednak powiedzmy, wolał iść na koncert. No bo przecież już no, muszę mu napisać to usprawiedliwienie, no bo przecież on się nie miał dawno już jak wy, wyrwać na jakąś swoją rozrywkę. No bo przecież no, albo chodzi na studia, albo praca, albo ja, no faktycznie no, jedno spotkanie tygodniowo obciąża jego kalendarz, tak. Ma Tindera na przykład nadal w telefonie. No ale przecież mówi, że nie używa. Tak mówi. Że ma, ale nie używa. To na chuj ma? A, no to do pracy. No bo robią jakąś reklamę na Tinderze, coś tam, jakiś przetarg, no lol, no, lol. Najśmieszniejsza wymówka, jaką kurwa wspólnie z, z kimkolwiek stworzyłam. Że on ma Tindera do przetargu. No ale dobra, bo ja tam i idiotki też napisały mnóstwo usprawiedliwień. Matko, to są w ogóle, to są, to są biblii idiotek. One są tak grube, że no... To jest masakra, że typ nie zdradza, tylko ci się na przykład coś przewidziało. Że ten SMS to było od koleżanki z pracy i że y, kiedy będziesz, to nie znaczy, kiedy będziesz mnie ruchał, tylko kiedy będziesz pod mailem, albo nie wiem, pod pracą na przykład. No, albo mój przyjaciel idiota, to jest wspaniały typ. No. Pisał usprawiedliwienia, pisał usprawiedliwienia swojej byłej żonie. On mi w ogóle wysłał całą historię tych swoich upokorzeń, ale ja tutaj to jakby skondensuję to, że, bo ona była prawnikiem, i on jej pisał usprawiedliwienia do tego swojego tam. Że ona tak dużo czasu spędza z swoim ex, No bo on był w ogóle y, też nieszczęśliwy w związku, chciał się rozstać ze swoją żoną, no i że ona mu pomaga temu swojemu ex się rozwieść. No jest to troszeczkę taka, powiedziałabym, toksyczna historia, ale niemniej jest oceniać, tak? Bo oni się tam w tą trójkę, tam w czworokąt już weszli z tą sprawą rozwodową, no i tam mogli tak robić, prawda? Ja się nie wtrącałam. No, i że ona mu się tam pomaga rozwieść, że ona jest po prostu tam profesjonalistką i tak spoko się w ogóle z tamtym eksos stała, w zgodzie z kulturą, że oni już zamknęli ten temat, są w ogóle znajomymi, no i że ona mu chce pomóc, więc, więc poprowadzi mu ten rozwód. No, a ten mój przyjaciel idiota też był przecież, no, był bardzo wiernym, wierną osobą i w ogóle myślał, że ten jego związek jest idealny, więc nie ma się czego, prawda, obawiać. No i że on z tą swoją żoną prawniczką to są tak na maksa ze sobą szczęśliwi, że nie ma opcji w ogóle, żeby ona go zdradziła. No więc on jej tam pisał te usprawiedliwienia, że ona z tym swoim ex tam spędza tyle czasu, że nastąpiła tak zwana hop zmiana dup. I on nagle stał się jej eks, bo ona ten pozew rozwodowy to chyba dla siebie pisała. Kochane idiotki oraz idioci. Jacy my w ogóle potrafimy być kreatywni w tym? My możemy mieć czarno na białym przed oczami, no jak na dłoni, a my nadal będziemy pisać te usprawiedliwienia, że ma traumy, że to w ogóle nasza wina, bo my grzebałyśmy tam w tym telefonie, a że on się nie odzywa, bo to dla niego za szybko, że zapomniał telefonu, że mu się telefon, nie wiem, rozładował. Ja absolutnie Was nie piętnuję, bo jak ja bym miała skończyć jakieś studia na przykład, to faktycznie byłoby to pisanie wiarygodnych wymówek i usprawiedliwień. Ja już doszłam do takiego poziomu bycia idiotką, jak pewnie czę część z Was wie, że nawet w ogóle nikt nas o te usprawiedliwienia nie prosi. I on w ogóle już nawet przestaje się często silić, żeby coś wymyślić, albo jakąś tam odwrócić sytuację. Jak się we mnie pojawiły jakieś emocje silne, taka niezgoda, że kurwa, czemu on się nie odzywa? Dwa dni temu było przecież tak spoko, dajemy sobie czas i luz. No, nic nie naciskam przecież, żeby, żeby go nie spłoszyć. Powiadałam, że przecież tej biednej zarenki z kulawą duszką, z tą nadwrażliwością uszu, na to, co ja mówię, przecież ja nie mogę, nie mogę go przecież wiecznie spłoszyć, tak? Tymi swoimi wyznaniami. Więc ja tam na tych paluszkach i. No, to było głupie, kurwa, to było głupie. Ja pewnie jestem głupia, no może, może on mi tych sygnałów wcale nie wysyłał, tak? I oczywiście wiem, że je wysyłał i że się mną bawi jak sukien syn, ale może, może mi się coś wydawało i może faktycznie nie ma czasu, skoro dużo pracuje, a to ja jestem zbyt osaczająca. I że jak on mi mówi, że on jest zajęty, to on może naprawdę jest zajęty, a nie że mnie robi. I teraz powiem wam tak. Czytałam sobie w samolocie taką gazetkę. Była to gazeta wysokich obsasów, jakieś takie wydanie specjalne o wyjątkowych kobietach. A że ja lubię kobiety, zwłaszcza kobiety wyjątkowe, więc kupiłam. A w tej gazecie była taka historia tej yy, Megan Merkel. Jak się ją czyta? Tej Merkel Markle. Czyli aktorki i filantropki o takim tym filuternym uśmiechu, no i tej obecnej księżnej. No i słuchajcie, tam jest tak trochę o tym, jak książę Harry już tam się w niej podkochiwał, że ona tam w nim też, no i jak to kombinowali, żeby się móc spotykać i utrzymywać to w ogóle w tajemnicy przed, przed mediami i przed rodziną królewską. Książę i aktorka filantropka. Albo na przykład, dobra, Barack Obama. To żony jego autobiografia, znaczy, tak, jego żony nie wiem, Autobiografię jego żony teraz czytam, tak? No i słuchajcie, one są to są dwie bardzo zajęte osoby, tacy politycy. I oni kurwa spośród tych milionów obowiązków. Jakoś w ogóle nie mówili tym dziewczynom: słuchaj, Michel, no, ja się nie odzywałem trzy tygodnie, bo, bo byłem sobie na jakichś tam wiecach. Nie, oni dzwonili w każdej wolnej chwili. Jak studiował Barak w innym mieście, a Michel była w drugim. No to nie było kurwa Instagramów wtedy i Facebooków, i naprawdę no, nie dało się od tak zadzwonić, kiedy się chciało. Trzeba było z budki telefonicznej umówić się na godzinę, kiedy tam te dwie osoby będą dostępne, kiedy nie będą miały zajęć. No i rzadko oni ze sobą rozmawiali, ale kurwa rozmawiali. To, to samo nasi starzy przecież z różnych miast tam do siebie dzwonili, ze studiów, z kolonii. Ja rozumiem, wtedy można było dawać się robić i się, że się nie miało na budkę telefoniczną, albo nie wiem, że się zgubiło pieniążek, tak? Ale skoro Barack Obama i książę Harnie byli tak zajęci, żeby kurwa nie zadzwonić do Michelle i Megan, no to sorry, no ja nie wiem z kim wy się musicie umawiać, żeby uwierzyć, że, że nie może wam wysłać krótkiej wiadomości albo na trzy minuty zadzwonić. No na Boga, to za w ogóle wchuj chuj żenująca sytuacja i wymówka. Ja, ja w ogóle sobie sama pisałam wielokrotnie takie przecież wymówki. No i przecież się umawiałyśmy z takimi bardzo zajętymi chłopakami. Albo kolejna najczęstsza wymówka, że nam się coś wydawało. Słuchajcie, jest oczywiście szansa, że my się same robiłyśmy. I to jest w ogóle materiał na kolejny odcinek. I ja to kocham prawie no prawie tak samo, jak instagramowe sytuacje. To jest w ogóle chyba ulubiona platforma idiotek. I ja mam masę historii z niej. Ja muszę niedługo zrobić odcinek pod tym właśnie tytułem. Instagramowe sytuacje. Bo jeśli byłyście robione na Instagramie albo robieni, albo graliście w kimś na przykład w historię na, o Insta Stories, w historię miłosną, to ja zachęcam do wzbogacenia tego odcinka przyszłego swoimi historiami. I możecie na przykład napisać mi anonimowo maila, jeśli się wstydzicie, na tu. Okuniewska małpa gmail.com. Albo napisać mi na Instagramie, też Instagramie pod nazwą tu Okuniewska, albo, albo możecie na przykład na, na Facebooku, na, na fanpage'u. No ale to jest off-top, bo my sobie wymawiamy, że na przykład nam się wydawało, że on z kimś rozmawiał, nam się wydawało, że to była jakaś tam, nie wiem, jego była dzwoniła, albo nam się wydawało, że, że wysiada z cudzego samochodu, Albo że nam się wydawało, że on jest w ogóle ekstra i zadbany, a później się na przykład okazuje, że on był po prostu tylko wysoki. No ale dobra, co zrobiła moja przedziółka idiotka, która po seksie usłyszała, ej wiesz, co mam o I co ona zrobiła? Nie powiedziała typowi tak, jak oczywiście my byśmy wszystkie zrobiły, że ej kurwa, stary, zaraziłeś mnie z jakimś syfem. W ogóle dlaczego? Tylko ona sobie usprawiedliwiła go że on się pewnie wstydził, bo to przecież taka straszna choroba wstydliwa i, i jeszcze ją od jakiejś innej sraki. I ona go wspierała. Go wspierała w tym leczeniu opryszczki i mu robiła kanapki na studia. Czajcie to. I jest jeszcze jedna koncertowa idiotka. Kocham ją i to jest, to jest historia z Instagrama, którą dostałam, więc wam tutaj Wam odczytam. Pozdrawiam autorkę i przypinam jej kotylion dumnej idiotki. Od królowej idiotek, czyli ode mnie. Misia pisze... Że poznała typa, który mówił, że jest Niemcem, ale później się okazało, że jest on jest z Libanu. I też tak sobie myślę, że nieźle zakręcił chłopak, co? Jak, prawie jak Michael Jackson. No ale tam poznali się w łodzi, a, a po jakiejś tam chwili ona pojechała kontynuować tę miłość życia. Jak to zawsze przecież w naszym idiotycznym postrzeganiu życia bywa, że to jest miłość życia. No więc ona pojechała go odwiedzić w Niemczech, w domu rodziców. No i czytam. Już teraz czytam wiadomości. No i już u niego byłam za dwa dni, to założył, za, zobaczyłam w jego łóżku długie, ciemne, kręcone włosy. Nie były moje, bo byłam wtedy blondynką i nie były też jego, bo był łysy. No i kurwa co, w ogóle nie zmienił pościeli na mój przyjazd? Czaisz to? Coś mi nie grało, ale mówię i tu się zaczynało sprawiedliwianie. Mówię, dobra, no może to jakaś jego kumpelka u niego spała, po, poza tym przecież niczego sobie nie obiecaliśmy. No i tak się zaczęłam robić. Planowaliśmy tripa do Francji, więc postanowiłam to skonfrontować. I teraz uwaga, typ powiedział, że tak, była u niego jakaś laska, którą poznał dwa tygodnie wcześniej w klubie. No to teraz to już ja mówię, to kurwa chyba długo nie zmieniał pościeli, bo chyba ze dwa miesiące to na to wychodzi. Kiedy my się znaliśmy tam te dwa tygodnie, już teraz mówię mi, misi głosem, i że ona bardzo chciała iść do niego, ale się nie ruchali, bo miała okres. Co za w ogóle, no, wspaniałe usprawiedliwienie zdrady. Przyprowadziłem naruchanie, ale finalnie nie zaruchałem. No, przecież to nie jest zdrada. Genialne, kochanie, genialne, ty geniuszu, ty. Ale misia pisze, jak byłam ultra spokojna i, i powiedziałam mu, że no, chujowo to z jego strony, bardzo grzecznie, misiu, a ten do mnie, że o co ja się ciskam, skoro on mi powiedział prawdę i nic z nią nie zrobił. I że to chyba dobrze z jego strony, bo mógł się przecież wyprzeć. No to słuchajcie, no to jest przecież piękne usprawiedliwienie, jak typ w ogóle to zrobił, nie wiem, on zrobił z mojej przyjaciółki idiotki przyjaciółkę idiotkę i on ją jeszcze wyręczył w pisaniu usprawiedliwienia, więc ona w ogóle powinna mu podziękować za to. Więc w podziękowaniu, jak typowa idiotka tam ona mu wybaczyła, no bo była w dupie, no nocleg na Francji zarezerwowany, no dobra, to jedziemy, wybaczę mu, no i zobaczę, może coś mi się ujebało, a przecież jemu tak zależy, mówi, że mu zależy. I czytam mi się dalej. Następnego dnia pojechaliśmy na tego tripa i ja już trochę straciłam swoje gówno, no bo nie dość, że cały czas nade mną wisiały te włosy z dupy, to jeśli jeszcze on próbował się na mnie dowartościować w taki chujowy sposób, że nie mówię dobrze po francusku, a przecież studiuję romanistykę, albo dawał mi odczuć, że jestem słaba w łóżku. I to już ja, nie misia. Jeśli kiedykolwiek typ wam powie, albo da odczuć, albo zażartuje, że jesteście słabe w łóżku... Albo niewystarczające, albo nieładne, albo że jesteście nieogolone, albo cokolwiek, co sprawi, że nie poczujecie się ze sobą dobrze, tylko poczujecie się ze sobą, ze sobą źle, poczujecie się tak, że wam się gardło ściska w kulkę i w brzuchu się wam robi niedobrze i zęby wam się tak zaciskają, to wiedzcie, że ja, i to trzeba powiedzieć na głos, ja i tysiące innych lasek też się tak czułyśmy. I tysiące frajerów, albo jakichś w ogóle złych ludzi, próbuje sobie w taki sposób poprawić swoją zjebaną wizję samych siebie i, i was sobie podporządkować. I takich typów, i typiar, bo dziewczyny niestety też to potrafią robić, my ich nie usprawiedliwiamy, tylko od razu kopa w dupę i zamknięte drzwi. No ale dobra, w ogóle kurwa nie powinniśmy usprawiedliwiać nikogo, tak sobie myślę. W ogóle nikogo nigdy, o ile nie jesteśmy mamą jakiegoś dziecka, wiadomo, i trzeba napisać wtedy usprawiedliwienie z przyrody. No, no to można jego na przykład nieobecność w szkole usprawiedliwiać. Albo można usprawiedliwić y, siebie na przykład przed samym sobą, że jak ja sobie siebie dzisiaj usprawiedliwiłam, że zjadłyśmy pół pizzy. Na przykład zjadłam pół pizzy i pół pudła lodów w 15 minut. I no, z tego, co mi się wydaje po przeżyciu 26 lat, no to dorosłych ludzi nie trzeba usprawiedliwiać ani wysłuchiwać ich usprawiedliwień, tylko po prostu iść do przodu, no. Pamiętajcie, że w ogóle usprawiedliwienia a wyjaśnienia to są kompletnie dwie różne rzeczy, bo... Za wyjaśnieniami stoi takie zrozumienie sytuacji i przedstawienie tej sytuacji w taki sposób, żeby ona była szczera i taka, jaka naprawdę była. Niekoniecznie korzystna dla tej osoby, która nam coś wyjaśnia. Może być bardzo gorzka, ale prawdziwa. A usprawiedliwianie kogoś albo czegoś to jest, to jest naciąganie, to jest manipulowanie, nierzadko w ogóle swoim własnym obrazem sytuacji, żeby sobie zastosować jakąś taką, wiecie, no racjonalizację. Tak jak Arianka sobie... Tak, troszeczkę to poprzestawiać i ono tak sobie stworzyć na nowo chłopca. A później się okazuje, że ten chłopiec to, to, to było nasze usprawiedliwianie go i tworzenie od początku. No i nie jestem psychologiem i ja nigdy nie będę i też w ogóle nie chciałabym być, ale mam szczęście dochodzenia do wspaniałego psychoterapeuty i mój ukochany ped. To on kocha ze mną pisać usprawiedliwienia wszystkiego. Różne wymówki. I to jest takie nasze ćwiczenie. Bo kiedyś na tapecie był taki temat z przeszłości. Przegadywałam z nim różne sytuacje, że tam ktoś mnie za bardzo skrzywdził. Ale to dlatego, że oczywiście tam o, ten typ na przykład był wychowywany przez wilki i tam coś tam. Na spotkaniu z Tedem tak długo mu w ogóle pisałam nagle na kolanie usprawiedliwienia wobec akurat mojej przyjaciółki i jej zachowania. A potem on zaczął je przebijać i wjeżdżał z jakimś. Kurwa, a może to było tak, że ona w ogóle podpaliła ten samochód którym mnie dojechała na spotkanie, bo były roztopy. Może na przykład spadł na nią sopel lodu. I słuchajcie, on tak ze mnie cisnął, a ja się na początku nie zorientowałam, no bo my gadamy po angielsku, i ja myślałam, kurwa, może to jakiś idiom, może to jakaś metafora, której ja nie rozumiem. A on ze mnie cisnął i z moich usprawiedliwień, że mówi, nie wiem, może taki był roztopy, no to może ona nogę w przerębli złamała. No przecież wszystko się mogło stać. I tak z Tedem doszliśmy do takiego absurdalnego poziomu tej, tej konwersacji, że jego usprawiedliwienia były w ogóle durniejsze niż moje. I w końcu prawie się chyba zsikałam w majtki ze śmiechu. Zapłaciłam za to kreatywne ćwiczenie. 14 tysięcy koron, i, i poszłam do domu z taką lekcją, że ja sobie piszę te, te usprawiedliwienia czyjegoś zachowania i tej czyjejś psychologii popapranej i, i tego systemu wartości czyjegoś, że to nic nie zmienia, tylko wprowadza mnie w takie zamieszanie i tak sztucznie podtrzymuje mnie przy, przy życiu. No bo to jest nic innego jak racjonalizacja i takie uspokojenie samej mnie, że ja wcale nie jestem w relacji, że ja wcale w ogóle nie daję się robić, że to cokolwiek, no nie, tak nie jest. Bo ja nie chcę, żeby tak było, bo on jest samej przed sobą głupią. No i to jest racjonalizacja. Co to jest racjonalizacja? No to wy pewnie już wiecie, no bo wszyscy jesteśmy przecież psychologami bez tytułów, tak? No racjonalizacja to jest zachowanie obronne, takie mające na celu obronienie nas przed chyba swoim własnym ego. No teraz wam zacytuję, jako że nie będę z siebie w tych podcastach robić psychologa, no bo nim nie jestem, więc zacytuję wam z magazynu Party, czyli doskonałego źródła wiedzy o zawiłościach ludzkiego mózgu. Racjonalizacja polega na przewartościowaniu lub przeinterpretowaniu doświadczenia, by stało się mniej obciążające i mniej zaniżające samoocenę. Racjonalizacja może mieć dwie postaci tak zwanych kwaśnych winogron i słodkich cytryn. Rel Reakcja opisywana jako kwaśne winogrona polega na deprecjonowaniu celu, który chcieliśmy osiągnąć, ale z różnych powodów ponieśliśmy klęskę. Na przykład gdy, gdy celem był awans, racjonalizacja może mieć charakter myślenia, że kariera nie jest najważniejsza, to stanowisko to tak naprawdę zbyt wielka odpowiedzialność. No przecież ja tak robię całe życie. No, ale wiem, że Wy też tak robicie, no. Bo to nie jest przypadek, że każda moja przyjaciółka w swoim notesiku ma pełno wymówek i, i usprawiedliwień. I jestem z nas dumna, dziewczyny i chłopaki. Bo przynajmniej się o coś w życiu staramy. No. Nie ma nic złego w tym, że chcemy być kochane, kochani, że my potrzebujemy kogoś kochać. To, to w imię tego, w imię tego, że po prostu bardzo chcemy tej miłości, no to staramy się trochę tworzyć ten wszechświat własny wymówek, żeby móc nadal kochać no. albo lubić tę osobę, w której obraz po prostu smutno mówiąc, chcemy wierzyć. no. Strasznie was bezkitu lubię. No. Jesteście super. I dziewczyny, i chłopaki też. I cieszę się, że jesteśmy, i że mogę o was mówić ja i moje przyjaciółki idiotki. Nie zapomnijcie wysłać tego linku, znaczy linku tego odcinka swojej przyjaciółce i idiotce, no bo może dzięki temu nie będzie się czuła z tym wszystkim sama. Taka, taka jest intencja tego podcastu przecież. No i do usłyszenia w następnym odcinku.